Chcesz szybko zapuścić i zagęścić swoje włosy? No to dawaj, wcieraj wcierki! A, nie wiesz, jaka jest najlepsza? No to bardzo dobrze się składa, bo w tym filmiku przedstawię Ci moich ulubieńców. Pamiętaj, że aby sprawdzić działanie wcierki, stosuję przynajmniej 2 miesiące, jak i nie 3. Często spotykam się z recenzją wcierki po stosowaniu 3-4 tygodni i niestety jest to zdecydowanie zbyt mało, aby ocenić, czy to właśnie ta wcierka wpłynęła na porost, bo bardzo często jest tak, że jednak na ten efekt, na ten przyrost wpłynęła poprzednia wcierka, którą stosowałyśmy, więc ja polecam stosować 2-3 miesiące, aby stwierdzić, czy to ta wcierka dała taki fajny efekt. No i sam początek zaczniemy na gorąco, bo z wcierką grow me tender i naprawdę jest tutaj gorąco, bo jest to wcierka rozgrzewająca i naprawdę ona mocno grzeje łepetynę. I tutaj naprawdę dosłownie po nałożeniu jej i po takich 2-3 minutach skóra głowy zaczyna naprawdę konkretnie się czerwienić i grzać, ale zdecydowanie jest to normalne, chociaż pamiętajmy, że przy każdej wcierce powinniśmy zrobić próbę uczuleniową, czyli najlepiej ja tutaj polecam psiknąć sobie przy karku i po prostu pozostawić taką wcierkę i sprawdzić, czy będzie się coś złego działo. Wiecie, jakieś swędzenie, zaczerwienienie, które nie schodzi, bo w przypadku tej wcierki ona jest dosyć drażniąca, ale ja na przykład mimo swojej wrażliwej, delikatnej skóry głowy nic się kompletnie nie dzieje. Oczywiście skóra głowy się czerwieni, ale to jest zupełnie normalne i to przechodzi po chwili. Ta wcierka przeciąża włosy przy nasadzie, ale sam producent zaleca wręcz nakładanie jej przed myciem. A to dlatego, że mimo tego, że jest łagodna, czyli nie jest na bazie alkoholu, to mimo wszystko jest gdzieś tam drażniąca, a skóra głowy, która jest delikatna i wiecie, taka świeżo po umyciu, jest rozmiękczona jeszcze i taka wcierka może ją po prostu za bardzo podrażnić. Więc ja sama polecam ją stosować przed myciem. Tutaj producent mówi, aby stosować ją na około 2 godziny przed myciem lub oczywiście dłużej, na całą noc, ale oczywiście takie totalne minimum to 30 minut, ale oczywiście jeśli możecie potrzymać dłużej, to będzie na plus. Ta wcierka ma wygodny aplikator i po prostu uwielbiam tego typu aplikatory, czyli nie dość, że psikacz, nie trzeba, wiecie, brać żadnej strzykawki i tak dalej, to dodatkowo mamy wysunięty dzióbek, więc tylko sobie przykładamy i tutaj pykamy po skórze głowy, po prostu idealnie. I tak jak możecie zauważyć, jest to aż 150 ml i to jest dosyć duża pojemność, bo raczej wcierki mają po 100 ml, czasami nawet i mniej, więc tutaj mamy 150 ml, jest to dużo i jakby względem ceny jest to spoko. Przy sumie i regularnym stosowaniu tej wcierki, czyli czytaj prawie codziennie, bo oczywiście nie jestem robotem i nie jestem w stanie wcierać przez 2-3 miesiące codziennie. Sorry, wiecie, taki mamy klimat, takie mamy życie, nie da się tak. Więc przy po prostu regularnym stosowaniu, czyli mniej więcej czasami codziennie, czasami co drugi dzień, czasami co trzeci, po prostu tak jak mi wypadło, ta wcierka zdecydowanie dała mi najlepszy przyrost po aż 2,5 cm na miesiąc. Jest to sporo. To też jest chyba moja jakoś z 10. buteleczka. Jestem już w połowie. Jeśli chodzi jeszcze o efekty, jakie mi dała, to zdecydowanie masę baby hairu. Ja tutaj mam ogólnie problem z takimi jakby zakolami. One są bardziej takie przyrzedzenia spowodowane stresem. Zawsze mi się właśnie tutaj objawiają przy linii włosów i ta wcierka za każdym razem mi pokazuje, że no ona da po prostu największą ilość baby hairów, no i później wiecie, rośnie mi taka mini grzywka. Myślę, że przy bardzo wrażliwej skórze głowy bym tej wcierki nie polecała, mimo tego, że nie ma tutaj alkoholu, jest dosyć drażniąca. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zwłaszcza przy tego typu wcierkach, czyli właśnie takich bardziej drażniących albo na bazie alkoholu, trzeba gdzieś tam przeplatać częściej nawilżanie skóry głowy, żeby wiecie, zachować ten balans. No i tutaj w komentarzu dajcie mi znać, czy chcecie propozycję moich najlepszych nawilżających wcierek do skóry głowy. Jeśli tak, to oczywiście wiecie. Wiecie, gdzie pisać, wiecie, gdzie jestem, także... A, też uwaga przy aplikowaniu tej wcierki, bo jeśli tak sobie psikniecie i wąchniecie to albo właśnie się zaciągniecie tutaj gardłem albo oczami, nie wiem, czy da się zaciągnąć oczami, chyba nie, ale wiecie, tak, ten pyłek wam tutaj wleci, no to jest dosyć drażniące, to jest nieprzyjemne, to drapie w gardło, w nos i nie polecam tak robić. No i tak, ta wcierka kosztuje około 39 zł, często jest na promce, czy to w Rossmanie, czy gdzieś tam indziej, w ogóle na Allegro sobie ją wpiszcie, wcierka Grow Me Tender i tam raczej jest po 26 zł nawet, więc to jest ogromna różnica cenowa, ale no trzeba pamiętać o tym, że jest to 150 ml, to jest naprawdę dużo. Ona jest dostępna stacjonarnie w Rossmanie, w Hebe, jeszcze w wielu innych miejscach, na pewno na sklep Anwen oczywiście, ale polecam wam najbardziej szukać na Allegro, bo tam po prostu jest najtaniej. Więc jeśli chcecie turbo porostu, to wcierka Grow Me Tender się kłania. Się kłania i mówi, bierz mnie. No dobrze, moja kolejna propozycja to wcierka Sattva Henna i Amla. I powiem wam, że spośród wszystkich tych wcierek od Sattvy, ta jest moją ulubioną. Przetestowałam wszystkie, ale nie wiem, ta ma coś w sobie takiego
Tyle opakowań, co ja tej wcierki zużyłam. Mogłabym jakiś domek wybudować z tych wcierek, z tych opakowań. No i tutaj znów mamy do czynienia z wcierką łagodną, na bazie wody, nie ma tutaj alkoholu. Ta wcierka nie jest drażniąca, więc nada się też dla skóry głowy wrażliwej i delikatnej. No i słuchajcie, to co uwielbiam tej wcierce, to, że ona nie przeciąża włosów przy nasadzie. Jeśli chcecie, możecie sobie ją nakładać przed myciem, czy to na przykład na pół godziny, na dwie godziny, czy na całą noc, spoko. Ale jeśli wcierka nie przeciąża nam włosów przy nasadzie, to czemu by jej nie wykorzystać jeszcze lepiej, czyli nakładając na świeżo umytą skórę głowy. Tak jak Wam w niektórych filmach mówiłam, skóra głowy, która jest świeżo umyta, jest jeszcze taka, wiecie, rozmiękczona. Ona lepiej przyjmie wszystkie te składniki zawarte w wcierce. A kiedy wcierka świetnie działa na porost i do tego nie przeciąża włosów przy nasadzie, no po prostu aż żal jest jej w ten sposób nie wykorzystać. Więc kiedy używam tej wcierki, myję sobie skórę głowy, wiecie, normalnie szamponem, później zakładam turban, czekam sobie maksymalnie te 5 minut, zdejmuję i od razu biorę wcierkę i rozprowadzam na skórze głowy. Ja robię sobie bardziej sposobem na łapu capu, jak ja to mówię, czyli robię sobie kilka po prostu miejsc, kilka takich punktów, gdzie aplikuję wcierkę. Później tylko biorę opuszki palców, najważniejsze, żeby po prostu były czyste, rozprowadzam tutaj palcami na całej skórze głowy i robię króciutki masaż skóry głowy i to naprawdę jest minuta, dwie. To wystarczy. Chwilę sobie czekam, oczywiście nakładam serum i suszę włosy z głową w dół. Jeśli chodzi o zapach tej wcierki, on jest bardzo ciekawy. To jest generalnie zapach ziołowy, ale niektóre wersje pachną typowo jak Coca-Cola, więc to jest po prostu czad. To jest jeszcze bardziej przyjemne. Niektóre pachną typowo ziołowo, ale miałam kilka takich opakowań, to tak wiecie, otwieram i mówię, no nie, Coca-Cola, jak nic, w ogóle jak? Jeśli chodzi o efekt, to świetnie działa na porost włosów i zagęszczenie. U mnie taki miesięczny porost z tą wcierką to około 2-2,5 cm, ale w połączeniu z jeszcze jedną wcierką, o której za chwilę Wam powiem, to jest dopiero mocne połączenie i to dopiero daje kopa, jeśli chodzi o porost. Ta wcierka kosztuje około 31 zł za 100 ml i dostaniecie ją stacjonarnie w Rossmanie, w Hewe i jeszcze w wielu innych miejscach i oczywiście online. Jeśli jeszcze chodzi o tą wcierkę, to ostatnio zauważyłam, że Sartwa zmieniła opakowania na takie, więc jeśli gdzieś będziecie widziały takie opakowanie, to jest dokładnie to samo, skład jest identyczny, tylko po prostu jest inne opakowanie. Kolejna moja ulubiona wcierka to wcierka orientalna i ją lubię bardzo podobnie jak wcierkę właśnie tą poprzednią, czyli Henna i Amla. No i tutaj również mamy łagodną wcierkę na bazie wody, którą ze spokojem możemy nakładać na świeżo umytą skórę głowy, a to z tego względu, że znowu nie przeciąża nam włosów przy nasadzie i to jest genialne. Oczywiście tak samo jak w przypadku wcierki Sattva Henna i Amla można nakładać przed myciem, ale tutaj ja bardziej polecam nakładanie po umyciu, bo więcej po prostu skorzystamy z takiej wcierki i ona po prostu zadziała jeszcze lepiej. Ta wcierka również świetnie działa na przyspieszenie porostu włosów i powstawanie nowych włosów, baby hairów, które później nam, wiecie, dorastają i mamy gęstsze włosy. Ta wcierka ma dobry, wygodny i fajny aplikator i powiedziałabym, że lepszy niż od Sattva Henna i Amla, ale nie tak dobry jak od wcierki Grow Me Tender, czyli wiecie, z dzióbkiem. Takie są, uważam, że najlepsze. Ale wiecie, co w tej wcierce jest najlepsze? Fakt, że ona chłodzi, więc automatycznie jest to idealna wcierka na lato. Wcierka ma przyjemny, ziołowy zapach z nutką mentolu, albo wiecie, jakichś takich mentosów. Po tą wcierkę najczęściej sięgam w okresie letnim. To raz, a dwa, najczęściej używam właśnie po umyciu skóry głowy. No bo wiecie, jeśli wcierka nie przeciąża, to ja chcę jak najbardziej skorzystać ze wszystkich tych dobroci, które dla mnie ma. Ta wcierka kosztuje około 31 zł za 100 ml i dostaniecie ją w Hebe, w naturze i oczywiście online. Wcierka skrzypowita. Jest to ostatnia moja propozycja i jednocześnie najdroższa, bo kosztuje około 41 zł. I tutaj już mamy do czynienia z wcierką alkoholową, czyli w składzie, i tutaj możecie sobie oczywiście zajrzeć też wcierkę, że na drugim miejscu będzie alkohol. To oznacza, że wcierka jest alkoholowa. No i tego typu wcierek nie polecam nakładać na świeżo umytą skórę głowy. Z tego względu, że jest to wcierka alkoholowa, no niestety, ale taką delikatną, rozmiękczoną skórę głowy po umyciu bardzo szybko może podrażnić. Skóra głowy może być swędząca, może nawet powstać łupież i tego typu rzeczy, więc polecam stosować taką wcierkę przed myciem, minimum na te 30 minut. Oczywiście można zostawić dłużej, ale kiedy dopiero wdrażacie taką wcierkę alkoholową, to polecam robić to stopniowo. Czyli nie na przykład co mycie nakładać, tylko na sam początek dwa razy w tygodniu. Później po prostu zwiększać jakby tą częstotliwość, później wydłużać też sobie czas. Czyli na początek tylko 30 minut przed myciem, później już godzinę, dwie, później całą noc i tak dalej. Żeby wiecie, to było po prostu stopniowo wprowadzane. No i teraz słuchajcie uważnie, bo zdradzę Wam świetny tip na turbo porost. Czyli prowadźcie sobie wcierkę alkoholową. Właśnie tak jak mówiłam, na początku
początku stopniowo. Nakładajcie ją przed myciem. A później, po umyciu, nakładajcie sobie na przykład wcierkę Sattva Henna i Amla, albo tą, co Wam wcześniej pokazałam, czyli Orientana. Czyli wiecie, mamy tutaj podwójne działanie, dodatkowo to mamy wcierkę alkoholową przed myciem, a po umyciu na wilgotną skórę głowy wcierkę Sattva. Obie te wcierki działają świetnie na porost, na przyspieszenie porostu, wzrostu nowych włosów, no i to połączenie wcierkowe jest najlepsze. Ze wszystkich, jakie testowałam, to jest po prostu mistrzostwo. To, co lubię w tej wcierce, to oczywiście aplikator, bo ma bardzo dobry. To jest chyba taki sam aplikator, jak we wcierce Grow Me Tender. Bardzo dobrze psika, nic się nie zacina, jest genialny. Fajnie działa, lekko idzie, no i to trzeba zwracać ogólnie uwagę na takie rzeczy, bo nie wyobrażam sobie męczyć się. Tą wcierkę stacjonarnie dostaniecie w Rossmanie, tak jak mówiłam, za około 41 zł i tutaj mamy 125 ml, więc jest trochę więcej. No i oczywiście przy tego typu wcierce pamiętajcie o wcierce łagodnej, warto ją gdzieś tam wpleść. Nie mówię, że codziennie czy przy każdym stosowaniu tej wcierki, ale chociażby raz w tygodniu uważam za takie minimum i wtedy wszystko będzie w porządku. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona wcierka, a może jest ich kilka, to tym bardziej chcę się dowiedzieć. Może wyhaczę jakąś perełkę, także dawajcie znać. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak było, to oczywiście pamiętajcie o wsparciu swojego ulubionego twórcy poprzez polajkowanie, skomentowanie, jeśli macie jakieś pytanie, oczywiście będę odpowiadać na bieżąco, czy może nawet zasubskrybowaniem, aby być na bieżąco z treściami MyHairTip. Na moim profilu na Instagramie właśnie trwa wyzwanie w najlepsze, ale jeśli masz ochotę dołączyć, to oczywiście zapraszam. Jest to wyzwanie, gdzie codziennie wcieramy i codziennie jest nowe zadanie dnia do wykonania. Mamy też darmowe tabelki, także jeśli masz tylko ochotę zadbać o włosy, zapuścić je na lato, to zapraszam. No i co? To już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało i że widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że tak będzie. Do zobaczenia. Pa!